3, 2, 1, jesteśmy, prawda, Moto, po zakończonym Grand Prix USA na torze w Austin. 17 odcinek serialu i batalii dwóch absolutnych gigantów, tytanów, ale jak w tenisie, przewagę ma zawsze tenisista, który ma przełamanie, to tutaj chyba właśnie przełamanie zaliczył Max Verstappen, bo na tym torze, na którym Lewis tak dobrze się czuje, tak lubi wygrywać, tak lubi triumfować i czuć się jakby prawie że jak na Silverstone u siebie w domu, Max pokazał klasę, Red Bull pokazał klasę i przede wszystkim wydaje się, że przewaga psychologiczna jest po ich stronie. No właśnie, dobry chyba, myślę, złapałeś aspekt. Przełamanie, ja nie wiem, czy to nie było już to przełamanie ostateczne. Ja wiem, że dzisiaj to jest jeszcze w kategoriach gdybania, jeżeli zdajemy sobie sprawę z tego, ile jest jeszcze punktów do zdobycia, prawda? To jest jeszcze przed nami 5 wyścigów, więc 125 oczek do zdobycia plus 5 kolejnych za najszybsze okrążenia, więc aż 130 punktów, a Verstappen ma w tej chwili przewagę 12 punktów, ale jakby na to nie spojrzeć, to jednak wyniki dużo mówią. 8 zwycięstw Verstappena, więc tutaj jest zdecydowanie przed Lewisem Hamiltonem i myślę, że to, co wspomniałeś, ta strona psychologiczna. Hamilton liczył, że to będzie jego wyścig. Myślę, że Mercedes też w pewnym sensie liczył. Lewis powiedział wyraźnie po wyścigu, no byli po prostu szybsi. To był bardzo ciężki wyścig. Verstappen pojechał znakomity wyścig, ale ja myślę, że znakomity wyścig pojechał też Hamilton. Powiem szczerze, że dawno nie widziałem takiego Hamiltona. Także obaj pojechali na 100% i jeżeli pomimo tej fantastycznej, bezbłędnej jazdy Hamiltona wygrywa Verstappen, no to wiele, wiele mówi i nie wiem, czy to właśnie nie było to przełamaniem w tegorocznej rywalizacji w Mistrzostwach Świata, czy teraz już nie rozpocznie się seria zwycięstw Verstappena. Szczególnie, że jedziemy do Meksyku, który jest torem dla Red Bulla wymarzonym, bo oni czują się tam jak ryba w wodzie. No to jest. Zobaczymy, jaka będzie ewentualnie odpowiedź Mercedesa, bo widać, że na razie jednak gdzieś tam minimalnie ten Mercedes jest za Red Bullem. Początek wyścigu wiele mówił, kiedy wydawało się, że Lewis Hamilton po wygraniu tego startu, zresztą zrobił to w znakomitym stylu, Verstappen bronił się, widzieliśmy mega agresywnie do ostatniej chwili na granicy wręcz przepisów, ale się bronił. Natomiast później okazało się, że Lewis nie jest w stanie mu odjechać po prostu. No i to już była odpowiedź na to, jaki jest układ sił, jeżeli chodzi o te dwa zespoły, jeżeli chodzi przede wszystkim o dwa samochody, więc proszę Państwa, oczywiście walka będzie do samego końca i oby tak było, oby nas ta dramaturgia cały czas trzymała w jakiejś tej niesamowitej niepewności. Możliwe, że będzie ta walka trwała do ostatniego Grand Prix, do Abu Zabi, ale kto wie, czy Lewis Hamilton nie będzie musiał oddać mistrzowskiej korony. Gdzieś spotkałem się z takim określeniem, zresztą ciekawym, że to trochę przypominało ten słynny wyścig na Imoli, gdzie Fernando Alonso odpierał ataki Michaela Schumachera i to był taki znamienny moment, że chyba nadchodzi zmiana na tronie i troszeczkę tak to wyglądało również w Austin. Po wyścigu Shovlin stwierdził, że popełnił Mercedes błąd. Gdybyśmy wiedzieli wcześniej, że mamy takie tempo na twardych oponach, jakie mieliśmy, zdecydowanie szybciej ściągnęlibyśmy Lewisa do alei serwisowej, ale to jest kolejny sygnał, że Mercedes popełnia błędy. I Mercedes to nie jest pierwszy raz, kiedy taktycznie jest ograny przez Red Bulla. Znaczy, oczywiście można przyjąć takie założenie, że to jest prawda, ale ja podejrzewam, że oni od początku taką strategię wybrali, bo oni od początku przecież, umówmy się, wiedzieli świetnie o tym, czytają to wszystko zbyt dokładnie, posiadają taką wiedzę, jaka nam jest po prostu obca i po treningach i po kwalifikacjach wiedzieli, że Red Bull jest po prostu od nich szybszy. Ja bym zaryzykował jednak takie twierdzenie, że oni świadomie wybrali taką strategię.
bo liczyli na to, znaczy błąd był niewątpliwie błąd, no tak można to powiedzieć, przy tym pierwszym pit stopie, ale z kolei gdyby tego pierwszego pit stopu nie opóźnili, to nie mogliby znów opóźnić aż tak radykalnie tego drugiego pit stopu. Przecież z tego co pamiętam, tam była różnica bodaj 10-11 okrążeń chyba nawet, no może się mylę, ale wielu okrążeń między tym drugim pit stopem Verstappena i Lewisa Hamiltona, i to była dla nich jakaś szansa, żeby Lewis, zresztą było 38, widać. Na 30 Verstappen, czyli 38. Czyli 8 okrążeń, czyli w końcówce Lewis Hamilton miał, nazwijmy to tak kolokwialnie, 8 okrążeń świeższe opony i było to zresztą widać, prawda? Jechał znakomicie, pokazał, że jest absolutnie fantastycznym kierowcą, doszedł jednak tego Verstappena, no ale wtedy Verstappen pokazał, że też jest kierowcą z kosmosu, z innej planety. Przyznał po wyścigu, że opony na ostatnim okrążeniu już nie istniały, ale mimo wszystko potrafił jeszcze na tych oponach dojechać. Więc ja raczej skłaniałbym się tu ku takiej teorii, że to było świadome rozwiązanie, jakie Mercedes podjął, i gdyby wcześniej wymieniali te opony, no nie wiem, czy to w ogóle wtedy ta walka nie wyglądałaby zupełnie inaczej. No właśnie, tutaj jest kolejny aspekt, bo przez lata to Verstappen walczył z Mercedesami, a teraz Lewis był osamotniony w walce z Red Bullami, bo oczywiście post factum już wiemy, że niedysponowany był Checo Perez, mimo to zakończył na trzeciej pozycji, ale w pewnym momencie, nawet na starcie do tego wyścigu, wiedzieliśmy, że Mercedesa i Lewisa konkretnie czekało bardzo trudne zadanie, bo tak naprawdę musiał spoglądać na to, jak reaguje Max Verstappen, ale jak także Checo Perez, bo zawsze jest trudniej walczyć z dwoma samochodami tej samej ekipy. No tak, no i w tym kontekście oczywiście zastanawia też jakaś niewiarygodna chimeryczność Walteriego Bottasa, prawda, że są wyścigi, w których potrafi pojechać bardzo dobrze, potrafi nawet odnieść zwycięstwo, a tutaj był bezradny w pojedynku z Tsunodą, który nigdy w życiu nie startował na tym torze. Ja nawet sobie nie dam głowy uciąć, ale wydaje mi się, że Tsunoda nigdy wcześniej w Stanach Zjednoczonych w ogóle nie był, więc no i nagle okazuje się, że Bottas nie potrafi sobie z Tsunodą poradzić na torze, który świetnie zna, na torze, którym nawet wygrał wyścig. Umówmy się, że samochodem no, dysponuje też absolutnie topowym, więc nie wiem, coś się stało z Walterim Bottasem. Nie wiem, może już żyje przyszłorocznymi startami w nowym zespole, może żyje wcześniejszym startem w Race of Champions, gdzie pojedzie razem z Miką Hakkinenem w barwach Finlandii, natomiast no jakby nie widać w jego poczynaniach, przede wszystkim oczywiście skuteczności, ale myślę, że tak jakby ta motywacja przybrała taki obraz trochę sinusoidy w przypadku Walteriego Bottasa, i tak jak mówisz, no Perez z kolei, chory Perez, no powiedzmy sobie szczerze, na tym poziomie rywalizacji, na tym poziomie wysiłku, problemy o charakterze zdrowotnym, do tego wszystkiego jeszcze ten brak wody, bardzo istotny, bo ujawnimy tak delikatnie, że Perez był odwodniony, proszę Państwa, Państwo już w tym momencie się domyślacie, o co chodzi, jeżeli chodzi o ten problem zdrowotny, jeszcze do tego wszystkiego nie ma wody, więc no tym bardziej czapki z głów, bo Perez po raz kolejny pokazał, że jest rzeczywiście nieustępny. No i jest też kierowcą z tej najwyższej półki. No nie jest to kierowca oczywiście pokroju Verstappena czy Lewisa Hamiltona, ale jest to kierowca, który walczy do końca i ma niepospolite umiejętności. Z pewnością pewnego rodzaju zespołem, który przyciągał uwagę lokalnych kibiców, i to w znacznym stopniu, no to był McLaren. I ciekawy jestem, jak ty widzisz walkę z Ferrari o trzecie miejsce, bo to jest intrygujący pojedynek. Zresztą oglądaliśmy bardzo ciekawe konfrontacje kierowców Ferrari i McLarena w tym wyścigu. I wydaje się, że tutaj także sprawa jest nierozstrzygnięta. Poprawiona jednostka napędowa w Ferrari, ale to także nie dało jakiejś wybitnej przewagi. Oczywiście Leclerc pojechał fantastyczny wyścig, skończył na czwartym miejscu. Natomiast McLaren jest szybko, to nie jest szybki i nie jest
zdecydowanie z tyłu, jeśli chodzi o nowe poprawione jednostki Ferrari, i do końca chyba to wszystko będzie wyglądało ciekawie. No myślę, że tak, tym bardziej, że mamy tutaj w tych dwóch zespołach czwórkę znakomitych kierowców i to tak no trudno jest powiedzieć, że Ferrari ma lepszy skład, czy że McLaren ma lepszy skład. Mają bardzo dobry skład i jedna i druga ekipa, widać to było wyraźnie na torze, zresztą tak się poukładali. No tym razem Lando Norris wypadł najsłabiej, prawda, który potrafi też błysnąć w zupełnie nieprawdopodobny sposób w innych wyścigach, więc nie jest wykluczone, że w kolejnych wyścigach Lando Norris pojedzie znakomicie. Co się takiego stało, że no, wszyscy by chcieli być w pierwszej dziesiątce, a ja mówię, że wypadł nie najlepiej, prawda? Więc ktoś może powiedzieć, że herezje tutaj jakieś niesamowite opowiadam. Natomiast no, tego rzeczywiście nie wiemy. No Ricardo jest przecież wiemy znakomitym zawodnikiem. Leclerc również fantastyczny kierowca, wielki talent. Sainz okazuje się, że jest niesamowicie równy, skuteczny, nieustępliwy. Potrafi... Niedoceniany można też powiedzieć. Niedoceniany, dokładnie. Myślę, że jest najmniej doceniany z tego całego towarzystwa. Lando Norris jest z kolei bardzo błyskotliwy i też jest niewiarygodnie szybki. Czasami ma jakiś taki chwilowy spadek formy. Nie wiemy, może to nie był spadek formy Lando Norrisa, tylko może były jakieś drobne problemy z autem. Oczywiście nikt nam tego nie ujawni. Także bardzo interesująca walka dwóch potęg. Zwróćmy uwagę, że to są dwie potęgi w całej historii Formuły 1. Ferrari, ten zespół, który ma na swoim koncie najwięcej sukcesów, i McLaren, któremu tych sukcesów też nigdy nie brakowało. I to oczywiście będzie interesujący pojedynek do końca, pojedynek o punkty i pojedynek o pieniądze, jak wiesz, bo czy będzie Ferrari, czy McLaren na trzecim miejscu, to się przekłada na konkretne miliony wypłacone z kasy promotora Formuły 1. No i muszę się także pochylić nad dołem tabeli, bo cały czas plotki krążą o tym, że Sauber może zmienić właściciela. Również pod znakiem zapytania jest przyszłość Haasa, a gdzieś w tle jest także legendarne nazwisko, jeśli chodzi o wyścigi. No tak, o tym się mówi od dłuższego czasu. Tam jest chyba sytuacja dość skomplikowana, bo już taka informacja się pojawiła, że nie kto inny, tylko Michael Andretti, który no, jest legendarnym nazwiskiem, jeżeli chodzi o wyścigi w Stanach Zjednoczonych, bo jak wiesz... Nie do końca legendarnym w Formule 1. Tak, w Formule 1 kariery nie zrobił. Z tego, co pamiętam, zadebiutował na Monzy, popraw mnie, jeżeli się mylę, ale tak mi się wydaje. On wtedy miał taki niepełny sezon. W McLarenie się nagle pojawił, reprezentował team Rogera Penske wcześniej w Stanach Zjednoczonych, kolejnej legendy, można powiedzieć, człowieka, który jest jakby uosobieniem sportów motorowych w Stanach Zjednoczonych. No i oczywiście furory nie zrobił Andretti, także wrócił do Stanów troszeczkę z takim niesmakiem, ale teraz, jak widać, chce sobie powetować to w inny sposób. Tu pada nawet konkretna kwota, mówi się, że Andretti, jedni twierdzą, że już to się dokonało, jedni twierdzą, że to się dopiero dokona, że chce przejąć 80% udziałów obu firm Sauber, bo to jest podzielone, prawda? Jasne jest, że zespół, który nosi nazwę Alfa Romeo Racing Orlen, jest pewnego rodzaju, jest zespołem, nazwą dla zespołu, brandem, natomiast za tym wszystkim kryje się cała ta operacja pod tytułem Sauber. Mają przejąć to za 250 milionów dolarów, tutaj też nawet pada kolejna jakaś kwota. Nie wiem, czy jest to wygórowana cena, czy nie, biorąc pod uwagę siedzibę Saubera, bardzo nowoczesną siedzibę z fantastycznym tunelem aerodynamicznym, to myślę, że jak na obecną sytuację w Formule 1, to jest to umiarkowana cena, tym bardziej, że właścicielem 100% udziałów już nie jest oczywiście pan Peter Sauber, nie jest Monisha Kaltenborn, bo to oni kiedyś byli właścicielami, współwłaścicielami, jest fundusz inwestycyjny, o ile mnie pamięć nie myli, instytucje bankowe, tam za tym wszystkim kryje się troszeczkę chyba... Szwedzki udział, dokładnie, ale nie wiem, na ile oni są w tym zainteresowani, żeby to utrzymywać.
to, że Giovinazzi, że drugi kierowca zespołu Alfa Romeo nie został jeszcze ogłoszony na przyszły rok, to jakby potwierdza te spekulacje, prawda? Bo jasne jest, że jeżeli Andretti przejmie ten zespół, to będzie chciał Colton Herta posadzić tutaj kolejnego, znaczy Amerykanina, swojego kierowcę. Bardzo młodego notabene, 21 lat, zawodnik, 3 sezony w Indykarach w Ameryce. Najwyższe miejsce, ile mnie pamięć nie myli, 3 chyba, zaczynam od 7, 3 w tym sezonie, 5 pozycja, podobno wielki talent. Syn zresztą Briana Herty, który jeździł wcześniej w Indykarach, fantastycznie się zapowiadał, później gdzieś się troszeczkę ta jego kariera rozmyła, więc niewykluczone, że będziemy mieli Amerykanina w przyszłym roku w Formule 1, no ale najpierw Michael Andretti musi ujawnić, czy kupił, czy nie kupił. No właśnie, ostatnie także 2 wyścigi Mistrzostw Świata Endurance z udziałem Roberta Kubicy, to było naturalne. Trzeba się sprawdzić w Mistrzostwach Świata w tym piku, jeśli chodzi o wyścigi Endurance. Zresztą transmisję 6-godzinnego i 8-godzinnego wyścigu w Bahrajnie będziemy pokazywać na naszych kanałach w Polsacie Sport Extra, w Polsacie Sport News, także będziemy na polsacie.sport.pl. Ale sporo takich znaków zapytania, ale które mogą nam dać miłe odpowiedzi, zresztą w rajdach, bo cały czas Kajto ma szansę na mistrzostwo w WRC3, no i Miko Marczyk całkiem nieźle sobie radzi i też jest szansa na sukces. No właśnie, dawno nie mieliśmy, no Kajto nas przyzwyczaił do swoich sukcesów, bo przecież to 3-krotny mistrz Europy i teraz bardzo jest skuteczny, bardzo dobrze sobie radzi w mistrzostwach świata, natomiast ja nie ukrywam, no nie zaglądając Kajtkowi w metrykę, ale nie ukrywam, że tutaj z wielką nadzieją patrzymy na Miko Marczyka, który w niedzielę skończył 26 lat, czyli jest bardzo młodym kierowcą. W tym roku został mistrzem Polski, nie startując we wszystkich przecież rajdach. Opuścił rajd Świdnicki-Krause, pomimo tego został mistrzem Polski. No, na początku demolował po prostu kolegów startujących, rywalizujących w Mistrzostwach Polski, a od razu dodajmy, że w Mistrzostwach Polski jeździł tak troszeczkę przypadkowo i to na skutek pandemii, myślę, bo zmieniały się cały czas te terminy poszczególnych rund Mistrzostw Europy, bo to było jego założenie i dlatego, aby no, cały czas być jednak w walce, postanowił startować w kolejnych rundach Mistrzostw Polski. Został po raz drugi w swojej karierze mistrzem Polski. W tej chwili jest na 2. miejscu w łącznej klasyfikacji Mistrzostw Europy. Już mistrzem Europy został świetnie znany Mikkelsen, Norweg, który ma przecież za sobą wiele lat startów w fabrycznej ekipie Volkswagena, ma również na swoim koncie zwycięstwa w rundach Mistrzostw Świata, więc tu raczej niespodzianki, sensacji nie było, ale ta stawka w Mistrzostwach Europy jest bardzo silna. Kolejny z kierowców o takim bardzo bogatym doświadczeniu w Mistrzostwach Świata to Ostberg. No i Miko sobie daje zupełnie nieźle radę. Jedzie przede wszystkim bardzo równo, ale jedzie bardzo skutecznie na Węgrzech, bo wczoraj się skończyła właśnie przedostatnia runda Mistrzostw Europy Rajd Węgier. Ostatniego dnia z 7 OS-ów wygrał Miko 3, więc pokazał jednak tempo. Zakończył ten rajd na 2. miejscu. Zdyskwalifikowany został, nazwijmy to, za bardzo mocno niesportowe zachowanie Rosjanin Gryazin. Nie zatrzymał się po prostu przy miejscu wypadku węgierskiego kierowcy Herciga i za to dostał 15-minutową karę, co z pierwszego miejsca przesunęło go bodaj na 24, a Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk znaleźli się dzięki temu za Ostbergiem na 2. miejscu. Na 2. miejscu są w Mistrzostwach Europy i mają ogromne szanse, aby tą 2. pozycję utrzymać. I tak jak powiedziałem, istotny jest tu wiek. Miko Marczyk ma 26 lat i to dobrze rokuje. No właśnie, sporo polskich akcentów, jeśli chodzi o sporty motorowe. Będziemy mieli polski zespół w wyścigach Endurance, jak przez cały sezon Mistrzostw Świata. Także Robert Kubica pojawi się wśród najlepszych kierowców, jeśli chodzi o wyścigi długodystansowe. Cały czas z pewnością przeżywamy fakt, w jaki sposób przegrał walkę w
o zwycięstwo w swojej klasie w Le Mans 24-godzinnym wyścigu. Jak także w rajdach, jak widzimy, sporo się dzieje i myślę, że te najbliższe tygodnie dadzą nam mnóstwo odpowiedzi, miejmy nadzieję, pozytywnych na nasze pytania. Jesteśmy z wami, Prawda Moto, klikajcie, subskrybujcie, oczywiście będziemy po zakończonym wyścigu Grand Prix Meksyku. Myślę, że także będzie się działo i mam nadzieję, że taka walka, jaką mieliśmy w Stanach między Hamiltonem i Verstappenem, będzie trwała do samego końca, do wyścigu w Abu Zabi, który mam nadzieję będziemy mogli komentować i będziemy mogli także rozstrzygać o tym, kto zostanie najlepszym kierowcą Formuły 1 w tym roku.